No to lato raczej, żeby też było w miarę możliwość przejścia dla zwykłych obywateli, mógł sobie przechodzić przez chodnik. Jasne. Dobrze, jakieś pytania? Oczywiście. Chyba nie, raczej nie. Pani będą chcieli powiedzieć, że nas zakłócać? No nie, nikt nie może sobie zgromadzeń zakłócać. Tak? Nie ma takiej możliwości. Państwo macie swoje zgromadzenie. Jeżeli pani uzna, że ktoś tam pani zakłóca, jest przewodniczący, wtedy pani zgłasza zgłoszenie zgromadzenia, ja podzielę tego przewodniczącego, pouczam go o tym. Jeśli się nie zastosuje, będzie, nie wiem, głoszę na władzę, czegokolwiek i tak dalej, no to będzie miała sprawę o wykroczenie. I tak samo w drugim okresie. Państwo macie dwoje legalne zgromadzenie. Całkowicie legalne zgromadzenie. Dlatego uważam, że możliwości tutaj nie ma, tak? W sensie, że nie wydam, że ma sobie zgromadzenie, nie zagłosuje. Są pytanie ze względu konfliktowego, to pani... Dzień dobry. Jeśli mówię o sobie, to niekoniecznie miałabym... Przyjdzie z dziećmi, tak? Po prostu uważa. A widzę, że pani postanowiła przyjść. Dlaczego? Mam na biały protest. Chcę zademonstrować i pokazać, że dziecko jest wielką, ogromną wartością. Że tutaj tam się nic nie stanie po tej stronie. Czyli tamtą stronę może nas wyciągnąć z tamtą mocy? Państwo zapewnili mi to, że to bardzo krzywi i jest głośniej, ale tylko spokojnie. Nie jesteśmy przeciw, my jesteśmy za i my jesteśmy, przyszliśmy po to, że małe dzieci nie mogą mówić za siebie, więc przyszliśmy mówić za nich, albo stać za nich, pokazywać, że one nie mają głosu. A jak to będzie dzisiaj przebiegać? Że spokojnie. Ale bardziej chodziło o plan. Jest jakiś plan? Nie wiem, bo my nie jesteśmy organizatorem, ale myślę, że będziemy stać i się modlić. Tutaj jest na tej plaży też, powiem, pani mówiła. Tylko. To tak, że zdążysz na kurcz, żadnych skok będziesz miał. Dwie godziny. Usunę. Bardzo ładnie. Się nagrywa. Tak, to jest. Nie, to jest. Nie, to jest. Nie, to jest. Nie, to
Tak, dokładnie. W obronie życia tych najmłodszych i najmniejszych, tych, którzy sami się nie mogą bronić, wychodzimy na ulicę, aby bronić prawa do życia każdego człowieka. Uważamy, że nie powinno się zabijać ludzi nienarodzonych, nawet jeśli są chorzy, czy poczęci w wyniku czynu zabronionego. Każdy ma prawo do życia. Czy jeśli na przykład będą czarne, to nie wyliczamy tego. Bardzo możliwe, że również będziemy wychodzili z naszym przekazem na wolnicę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Cześć Maryś. Raz. Ale dużo też widziałem wpisów na tym Facebooku, to myślą, że to prawo, które niby miało być stworzone, że ono uniemożliwi kobietom leczenie, że teraz w ogóle kobiet nie będą leczyć. Ale ja sądzę, że to świadomy zabieg. Tak. Taka socjotechnika. Połowa osób, które były wtedy. Mam taką naiwną nadzieję, że wszyscy do przodu, tutaj do chodnika. Gdzie są flagi z krzyżami? Niech pan uważa za chwilę, dobrze? To niech pan idzie od razu na policję. Nie ma od razu. Gdzie ten zaczepiarz? Słuchajcie, idziemy tutaj jeszcze bliżej. Flagi z krzyżami i z liliami do przodu. Antek, gdzie są flagi? Dobrze. Ja wezmę od kogoś. Dobrze. Nie wiem, to flagi z krzyżami. Słuchajcie. Jeszcze bliżej, proszę. Bliżej tam do ciebie? Tak, bliżej do mnie, do chodnika, tutaj. Flagi do przodu. Bo za chwilę się nie zmieścimy. Proszę wszyscy na mnie. Słuchajcie, oddaję głos organizatorowi naszego dzisiejszego protestu. Natalii, proszę. Dzień dobry. Oficjalnie otwieram zgromadzenie publiczne. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu, którzy chcą razem z nami zamanifestować, że życie ludzkie jest ważne i że powinniśmy bronić życia ludzkiego, a nie domagać się prawa do swobodnego pozbywania się ludzi, którzy nam nie pasują albo którzy są chorzy. Bardzo dziękuję serdecznie za przybycie. Wiemy, że nasz tutaj baner, plakat jest bardzo drastyczny. Wyraża on natomiast prawdziwą naturę tego, o co walczą panie po drugiej stronie ulicy. To jest prawdziwe zdjęcie niestety z późnej aborcji. Późnych aborcji w Polsce jest większość.
ponieważ większość jest aborcji w Polsce z powodu podejrzenia o pośledzenia lub choroby dziecka. Bardzo wiele chorób, większość, da się wykryć dopiero na późniejszym etapie ciąży i dlatego niestety dzieci giną po 20, nawet do 24 tygodnia ciąży. No i tutaj na naszym plakacie niestety widać, jak to się odbywa. Chcemy to przede wszystkim pokazać paniom po drugiej stronie, aby miały świadomość, o co walczą. Bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie i za chęć zamanifestowania poglądu, że życie ludzkie jest ważne i że powinniśmy dzieci kochać, że powinniśmy dawać im prawo do życia. Nawet jeśli są niechciane, dajmy im prawo do tego, by się narodzić, do tego, by przeżyć całe swoje życie. Bardzo, bardzo ważnym jest, żeby również powiedzieć, żeby odkłamać hasło wolny wybór. Panie po drugiej stronie mówią innym, że walczą o prawa kobiet i wolny wybór, nie o aborcję. Ale musimy sobie powiedzieć jasno i wyraźnie. Ten wolny wybór to jest możliwość zabicia drugiego człowieka. Prawo kobiet do aborcji, prawo człowieka do aborcji to jest prawo do tego, żeby jeden człowiek zadecydował o życiu i śmierci drugiego człowieka. O tym, czy ktoś inny ma żyć, czy umrzeć. Chcielibyśmy, żeby wolny wybór miały dzieci nienarodzone. Nie może być tak, że nasze życie w prenatalnej fazie życia, w prenatalnej fazie zależy od matki lub ojca, od lekarzy. Każdy powinien mieć prawo do życia i tego się domagamy. Szanowni Państwo, przyszliśmy tutaj dziś, aby przywołać i powtórzyć kilka praw podstawowych. Po pierwsze to, że życie rozpoczyna się od poczęcia. Nie ma innych naukowych, logicznych teorii niż tylko to, że życie każdego człowieka rozpoczyna się od poczęcia. Po drugie, chcemy powiedzieć, że aborcja to nic innego jak zabijanie człowieka. Skoro powiedzieliśmy A, że życie jest od poczęcia, to B oznacza, że każde przerwanie gwałtowne życia od poczęcia oznacza zabijanie człowieka. Po trzecie, chcemy powtórzyć, że życie, prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. Skoro jest to człowiek, ten od poczęcia ma prawo korzystać ze swojego podstawowego prawa. Po czwarte, chcemy powiedzieć, że rodzina, ta rodzina, która rozpoczyna się od związku kobiety i mężczyzny, jest naturalnym miejscem rozwoju każdego człowieka. I że tą rodzinę Państwo powinno chronić i wspierać. I chcemy jeszcze powiedzieć jedno, że prawdziwą miarą człowieka nie jest strach, nie jest egoizm, ale jest odwaga i solidarność. I solidarność, ale także nasza gotowość do tego, aby być gotowym do wsparcia i do pomocy każdemu potrzebującemu. Przyszliśmy tutaj, żeby powiedzieć zgromadzonym po drugiej stronie, żeby nie mieli kiedy do nas pretensji, że nie powiedzieliśmy im tych paru praw. Bo może za jakiś czas powiedzą, gdybyśmy to wiedzieli, może byśmy tego nie zrobili. Dlatego nie będziemy tutaj dziś powtarzać. Po pierwsze, życie od poczęcia. Po drugie, aborcja to zabijanie. Po trzecie, prawo do narodzin to podstawowe prawo człowieka. Po czwarte, rodziny należy chronić i wspierać.
ważne rzeczy, z którymi tu przyszliśmy i które będziemy powtarzać. Słuchajcie, rozwijamy duży transparent, duży baner, na którym jest wielki napis dla Polski i cywilizacji chrześcijańskiej. Bo ten spór, który się toczy na naszych oczach, ma wiele wymiarów. Podstawowy wymiar to ten ludzki. Walczymy o życie każdego człowieka. Walczymy o to, że każde dziecko, niezależnie od tego, czy jest zdrowe, czy chore, czy chciane, czy niechciane, ma prawo się urodzić. I to jest wymiar podstawowy. Ale jest także wymiar cywilizacyjny. Po drugiej stronie stoją przedstawiciele tego, co ojciec jest My stoimy tutaj pod hasłami cywilizacji życia. Ten wielki baner reprezentuje właśnie ten spór, tą ideę. Jesteśmy pod hasłem dla Polski, dla cywilizacji życia, dla cywilizacji chrześcijańskiej. Po drugiej stronie jest cywilizacja śmierci. Aborcja, eutanazja, pornografia, homoseksualizm. Tak dla życia! 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 Nie dla aborcji! 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 Tylko Polska broni życia! 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 Powiedziała, że zabiła swoje dziecko, bo miała za małe mieszkanie. Tylko 62 metry. Poza tym nie miała w tym momencie ochoty na pieluchy. Do tego powiedziała, że nie chciała męczyć swojego partnera, żeby zajmował się swoim dzieckiem. Czy według was, szanowni państwo, to są wystarczające powody do zabicia własnego dziecka? Czy oto... Skandal, nie? To, że pod krzyżami, nie? No, tak, to jest tak. I solidarność mają zakazy. To jest makabra, że pod krzyżami... Nawet się na łogę idą. Nawet nie potrafią się zachować. Wiadomo, że to, co to tam jest. To tam jest. Może nie zdajecie sobie sprawy, ale za tym światem dla kiepskich stoi najczęściej wygoda mężczyzn. Taka wygoda z piwem za telewizorem. Pamiętacie? Świat według kiepskich. Ferdek Kiepski. On ma takie dobre powiedzenie. A ty teraz se, Halinka, idź i usuń sobie. A później to ty se idź i popracuj. To was czeka. Nie znam go. A na koniec czeka was jeszcze niespodzianka. Bo ktoś do was przyjdzie i powie: babka, oddaj emeryturę. Fundujecie sobie same świat według kiepskich.
dla wygody i dla potrzeb mężczyzn. Prawo do życia! Prawem człowieka! Prawo do życia! Prawem człowieka! Prawo do życia! Prawem człowieka! Prawent Andrzej Duda powiedział, że życie dzieci chorych z zespołem Downa powinno być chronione. Będziemy domagać się tego od polityków, wywiązania się z tej obietnicy, od pana prezydenta, od rządu, od posłów. Oczekujemy, że każde życie w Polsce będzie chronione, zwłaszcza dzieci najsłabszych, chorych. Jest dziś w Sejmie ustawa, projekt nowej ustawy, który jasno mówi, każde życie jest chronione przez państwo, powinno być chronione. Ten projekt nic nie mówi o karaniu. Jeżeli w Polsce można mówić o jakimkolwiek kompromisie aborcyjnym, ten kompromis nazywa się niekaranie kobiet. Od kilkudziesięciu lat posłowie, politycy i społeczeństwo mają w tej sprawie jedno zdanie. Chcemy chronić życia, nie chcemy chronić kobiet. Opowiadanie o piekle kobiet, o więzieniach pełnych kobiet jest jednym fałszem, jedną bzdurą. Od 30 lat w wolnej Polsce wskażcie państwo jedną kobietę, która ze względu na aborcję, którą popełniła, znalazła się w więzieniu. Nie ma takiego przypadku. Nie było, nikt o to nie walczy. Więc opowiadanie o pełnych więzieniach, o kierowaniu ludzi do więzień, kobiet, jest jednym wielkim fałszem. Przyszliśmy tutaj po to, żeby wam powiedzieć, że nie będziemy patrzyli bezczynnie na kłamstwa i fałsze. Mówicie, prawo do aborcji to prawo kobiet. Nie ma takiego prawa. Jest jedno prawo, jeśli chodzi o życie. To jest właśnie prawo do życia. To jest prawo. Nie ma czegoś takiego jak prawo kobiet do zabijania. Nikt tego nie jest w stanie wymyśleć. Prawo do życia. Prawem człowieka. Prawo do życia. Prawem człowieka. Nie zabijaj. Nie zabijaj. Nie zabijaj! Nie zabijaj! Nie zabijaj! Nie zabijaj! 20 lat temu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że każde życie w Polsce jest pod ochroną Konstytucji i prawa. Trybunał Konstytucyjny powiedział, po pierwsze, życie zaczyna się od poczęcia. Po drugie, życie w każdym stadium swojego rozwoju jest szczęśliwe. Chwała im za to. Jeżeli nas nie słuchacie, nie słuchacie Jana Pawła II, rozumiem. Nie chcecie słuchać tego, co pisze prasa katolicka. To słuchajcie. To o Trybunale Konstytucyjnym zaczytowałem wam z waszej ulubionej gazety wyborczej. Wasz ulubiony Trybunał Konstytucyjny powiedział, prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka. Wasz ukochany prezes Rzepliński powiedział, jednej rzeczy, której w życiu bym nie zrobił, to nie podpisałbym ustawy o aborcji. Tak dla życia! Tak dla życia! Tak dla życia! Była wielka mapa Polski i była biała, pusta, żadnej kropeczki. Pusta mapa Polski, bo tyle robicie dla życia. Natomiast od kilkudziesięciu lat środowiska zaangażowane w obronę życia i rodziny prowadzą domy samotnej matki. Do takiego domu może zgłosić się każda potrzebująca kobieta. Prowadzą okna życia. Jeżeli kobieta nie czuje się na siłach, żeby wychować urodzone dziecko,
może oddać swoje dziecko do domu życia, do okna życia, które jest prowadzone przez siostry zakonne lub inne środowiska katolickie. Jeżeli rodzi się dziecko chore, bardzo chore, czasami śmiertelnie chore, może szukać wsparcia w hospicjach. Te hospicja prowadzą... A przypomnijmy sobie, jak bardzo orędowniczki tego czarnego protestu denerwują się, kiedy powiedzieć, że walczą o legalizację aborcji. One twierdzą, że walczą tylko i wyłącznie o aborcję w pewnych określonych przypadkach. To znaczy, że co? Że te ich transparenty, banery są nieprawdziwe, ale albo że powinny zrobić dopisek moja macica, ale tylko w niektórych przypadkach. Za tym czarnym protestem stoją tak naprawdę organizacje i partie, którym zależy na wprowadzeniu całkowitej legalizacji aborcji na życzenie. Musimy sobie to jasno i wyraźnie powiedzieć. Nie dać się zwieść tym okrzykom, że to przecież nie o aborcję chodzi, tylko chodzi o prawo wyboru. Hańbę dla Polski, zabicie każdej nienarodzonej jednostki. Ja również jako kobieta sprzeciwiam się zabijaniu dzieci nienarodzonych. Uważam, że kobiety powinny bronić życia, a nie domagać się prawa do zabijania. Uważam, że to jest haniebne, że kobiety wychodzą na ulicę i domagają się prawa do zabijania dzieci. Kobiety powinny bronić życie, kochać swoje dzieci, a nie kochać tylko te wybrane, zdrowe, narodzone wtedy, kiedy one chcą, poczęte tak, jak chcą. Nie, każde dziecko ma prawo do życia. Nie możemy sobie wybierać, który jest do strzału, a który może żyć. Nie możemy sobie wybierać, kto może żyć, a kto może umrzeć. Tak już było w XX wieku, kilkadziesiąt lat temu, byli ludzie, którzy wybierali sobie, kto jest godzien życia, a kto nie. Teraz niestety jest to samo. Większość dzieci z zespołem Downa nie dożywa do narodzin. Większość niestety ginie i kończy w odpadkach medycznych zabite rękami lekarzy aborterów. Nie możemy się na to godzić. Musimy bronić ich życia, bo one same nie mogą się bronić. A tutaj po drugiej stronie ulicy są kobiety, które chcą walczyć o tak zwaną wolność, czyli wolność zabijania. Wolność zabijania tych, którzy są chorzy, niepełnosprawni, w jakiś sposób gorsi według nich. Uważamy, że każde życie jest tak samo ważne i każdy tak samo powinien mieć prawo do życia. Nie jest wolnością prawo do zabicia drugiego człowieka. Nie jest prawem kobiet prawo do aborcji. Na naszym plakacie widzą państwo dziecko... Po co się pani tu wtrąca w ogóle? Dziecko chore, które straciło życie, ponieważ ktoś za niego zdecydował. Panie po drugiej stronie domagają się prawa do zabijania dzieci. Domagają się prawa do zabijania innych ludzi. Usiłują nas zwieść swoimi hasełkami, że to jest wolność, że to są prawa kobiet. Uważamy, że nie jest prawem człowieka, nie jest prawem kobiet pozbawić życia innego człowieka. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję państwu, że wsparliście nas państwo w naszej walce o prawo do życia dla każdego człowieka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Oddaję głos do studia. Dziękujemy bardzo Natalii za te słowa. Natalii, która od tak długiego czasu walczy ze swoim sztandarem, ze swoim banerem w różnych miejscach trudnych. Także dziękujemy ci bardzo, Natalio. Pozwolicie państwo, że też będę przekazywał rzeczy, które ktoś mi mówi tutaj z naszej grupy. Proszę o to, żeby powiedzieć tym paniom, że oczekiwalibyśmy trochę więcej tolerancji. Tolerancji dla osób niepełnosprawnych, dla dzieci niepełnosprawnych. Chcemy mówić językiem, który rozumiecie.
jeżeli trudne jest słowo miłość, jeżeli trudne jest słowo dobro, to używamy także języka, który jest dla was bliższy. Prosimy o tolerancję dla nich. A podstawa tej tolerancji to pozwolić im żyć, cieszyć się życiem i pozwolić tym rodzinom cieszyć się życiem tych najmniejszych, chorych, słabych, tych, którzy najbardziej potrzebują naszej opieki. Będziemy chcieli się za chwileczkę pomodlić. Pomodlić się i za te dzieci, które giną, powiedzmy językiem ostrym, jak ten baner, który jest za nami. Dzieci, które są mordowane. Chcemy się też pomodlić za ich matki i rodziców, którym to się, powiem złe słowo, tak? Którzy tych rzeczy dokonują. Ale będziemy się również modlić o przebłaganie. O przebłaganie za ten wielki grzech aborcji. Zanim zaczniemy się modlić, chciałbym jeszcze raz powtórzyć ten nasz, jak mówiłem, prosty przekaz. Po pierwsze, życie zaczyna się od poczęcia. Życie człowieka. Po drugie, życie człowieka, prawo do życia to podstawowe prawo człowieka. Po trzecie, aborcja oznacza zabijanie człowieka. Po czwarte, zróbmy wszystko, żeby chronić naturalne środowisko dzieci, czyli zdrową, normalną rodzinę, którą tworzą mężczyzna i kobieta. Wielkopolska broni życia! Wielkopolska! W tym dyskursie, jaki jest dzisiaj prowadzony w sprawie aborcji, w sprawie ochrony życia, używa się stwierdzeń, że ci, którzy chcą, aby dzieci nienarodzone nie były zabijane, tak naprawdę kierują się swoim światopoglądem, że kwestia aborcji, kwestia aborcji jest kwestią światopoglądową albo jest kwestią religijną. Tymczasem nic bardziej mylnego. Kwestia tego, czy człowiek ma prawo żyć, czy nie, nie jest ani kwestią religijną, ani światopoglądową. Przede wszystkim można powiedzieć, że jest to kwestia wspólna dla nas wszystkich, kwestia związana z naszą biologią, kwestia naukowa i pod względem naukowym nie podlegająca żadnym wątpliwościom, ponieważ nie ulega żadnej wątpliwości, że to ta osoba, którą towarzystwo z drugiej strony ulicy nazywa po prostu płodem, jest już człowiekiem. Dlaczego o tym wiemy? Wiemy o tym stąd, że między innymi ma po prostu swoje już oddzielne DNA, już od samego początku. Od kiedy tylko dochodzi do zapłodnienia, w takim razie od razu jest to osobna osoba, drugie ciało. Nie jest tak, że to jest moje ciało, moja sprawa. Są dwie osoby, dwa ciała, dwa organizmy, dwa podmioty, można powiedzieć. Więc nie decyduje o tym ani religia, ani światopogląd, tylko to jest kwestia absolutnie obiektywna. Jednocześnie nie jest to też kwestia poglądów ani lewicowych, ani prawicowych. Nie jest tak, że to, że ktoś jest przeciwny aborcji, to znaczy, że jest prawicowy, a jeżeli ktoś jest zwolennikiem, to jest lewicowy. Nic bardziej mylnego, ponieważ
po prostu to, że osoby, powiedzmy, podające się za konserwatywne, bronią życia, jest z tym, w żaden sposób nie jest z tym związane. Mieliśmy w historii do czynienia wiele, wiele razy również ze środowiskami lewicowymi, z osobami o poglądach lewicowych, które bardzo mocno odczuwały, że ten postulat, można powiedzieć, do którego się przyznaje lewica i z którym chodzi, że trzeba bronić słabych, jest przecież, oczywiście trzeba o tym pamiętać i również w kwestii tych najsłabszych ludzi, którzy jeszcze są nienarodzeni, również trzeba go respektować i trzeba ich bronić. Dlatego zarówno prawica, zarówno lewica, wszyscy powinni bronić życia. Cały Poznań broni życia! Cały Poznań broni życia! Cały Poznań broni życia! Cały Poznań broni! W podatkach medycznych, bo ktoś tak zdecydował, bo ktoś zdecydował, że mają zginąć. To one są dyskryminowane. Dzieci chore, dzieci niepełnosprawne, które są zabijane po 20 tygodniu ciąży, to one są najsłabsze, to one nie mają nic do powiedzenia. One są dyskryminowane. To ich głos nie jest słyszalny. To ich niemy krzyk nie rozlega się, kiedy są zabijane. To nie jest twoje ciało i to nie jest twój wybór. Na naszym plakacie widzimy dziecko, które zginęło, ponieważ ktoś tak sobie zdecydował. To nie jest twoje ciało i to nie jest twój wybór. To ciało na plakacie to jest ciało drugiego człowieka. I to nie jest twój wybór, by je zabić. To jest drugi człowiek, który ma prawo do życia. Niezbywalny i najważniejszy. Bez tego prawa nic innego... Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, ena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę...